Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Wiedzy realizuje polsko-czeski projekt Centrum Wiedzy, Wiedza i Technologia bez barier. W jego ramach w bibliotece odbywa się i odbywać się będzie wiele działań. We wtorek przeprowadzone tam zostały warsztaty Mydło i Powidło, w trakcie których młodzież szkolna pod okiem instruktorki Ewy Ambroży uczyła się własnoręcznie robić mydło. Mydło jest wynikiem reakcji wodorotlenku sodu lub potasu z kwasami tłuszczowymi z oleju. Więc tak naprawdę mamy wodorotlenek, potasu lub sodu, mamy olej. Musimy to razem połączyć w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób i czekamy na reakcję zmydlania i mamy mydło. Podstawą jest tu oczywiście i wiedza oraz ostrożność w podejmowanych czynnościach oraz posiadanie odpowiednich produktów. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Trzebieniu, którzy jednak nie tylko o mydle dowiedzieli się tego dnia w bibliotece. Dzisiaj mieliśmy warsztaty, które pokazywały nam, jak zbudowany jest człowiek. Widzieliśmy różne szkielety, układy mięśniowe oraz układ szkieletowy człowieka. Widzieliśmy, jak oddziałuje wiatr i trzęsienia ziemi na różne budynki i różną statystykę. A robiliście też mydło? Powiedz, czy robiłaś kiedyś sama mydło? Nie, więc było to ciekawe doświadczenie. Bardzo myślę, że ciekawe dla osób, które tego nie doświadczały. A co myślisz, że warto właśnie tak samemu robić mydło, zamiast kupować je w sklepie? Tak, jeśli komuś się nudzi, to warto zrobić takie coś, bo jest to ciekawy eksperyment. Wytwarzanie mydła domowym sposobem wydaje się być kobiecą domeną, ale uczniowie z Trzebienia udowodnili, że i chłopcy mogą się za to zabierać i mieć nie gorsze efekty od dziewcząt. Powiedz, co tutaj dzisiaj robisz? Mydło. A jak się robi mydło? No prosto. Z różnych składników. To jest łatwa kwestia, czy trudna? No trochę łatwa. A myślisz, że warto tak na przykład w domu sobie takie mydło samemu zrobić? Tak. Może to się później im wykąpać. I to jest takie lepsze mydło niż to w sklepie, czy nie? Lepsze. A dlaczego lepsze? Bo oszczędzamy pieniądze. W całym tym procesie powstawania mydła uczestniczył też i brał czynny udział Łukasz. Najpierw pani pokazywała nam, jak to się przygotowuje. Pokazywała nam różne metody przygotowania. Później wszyscy rozsiedli się po stołach i właśnie pani zaczęła nam wlewać do foremek specjalną masę, dzięki której mogliśmy tworzyć te mydełka. A to łatwo się robi? To trudna sprawa jest? Prosto się robi. A co myślisz, że warto w domu tak samemu właśnie robić mydło? Uważam, że warto. Na pewno to jest ciekawe doświadczenie. No i to było chyba najważniejsze, że uczniowie sami dostrzegli w tych zajęciach coś, co było ciekawe i trochę inaczej pozwoliło spojrzeć na rzeczy, które na co dzień nas otaczają, ale w ogóle nie zastanawiamy się choćby nad tym, jak powstają. Zależy nam na tym, żeby pokazać młodzieży, jak można w naturalny sposób, jak można nawet w warunkach domowych, tak naprawdę przy zachowaniu środków ostrożności, jak można zrobić sobie własne rzeczy, nie korzystając z rzeczy, które są złe dla skóry, złe dla środowiska, tylko dobre, naturalne, starymi sposobami. Wtorkowe warsztaty w bibliotece były pierwszymi w ramach polsko-czeskiego projektu Centrum Wiedzy, Wiedza i Technologia bez barier. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.